Tytuł tego spotkania brzmiał: co ty wiesz o pipie? No ale nie przeszedł ten tytuł, jak Państwo widzicie, jest inny. Pipa to jest akronim, skrót jednej z umów amerykańskich. Pipa, SOPA, ACTA są jakąś mutacją tamtych umów. I umówiliśmy się z panem mecenasem, że pan na początek powie słowo o pipie, o SOPie, jak to się ma do akty, czy do ACTA, nie wiem jak odmieniać. A potem jeszcze poproszę pana Piotra Kisiewicza, żeby trochę szerzej, ale nie bardzo szeroko powiedział o ACTA. Bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Chyba nie ma potrzeby korzystania ze środków technicznych, aczkolwiek będziemy dzisiaj mówić troszeczkę o świecie, który jest techniczny. To, co się stało wokół ACTA, to jest na pewno budzi pewne zdziwienie wśród prawników, którzy zajmują się tą dziedziną, ponieważ my doskonale czujemy jakby napięcie społeczne i niedostosowanie prawa autorskiego, czy też całej własności intelektualnej do tego, co się dzieje w świecie. Natomiast akurat dlaczego ACTA, to większość moich kolegów i koleżanek wyrażała głębokie zdumienie. Natomiast musimy mieć świadomość, że żyjemy w dosyć specyficznym układzie. Wbrew temu, co tutaj się powtarza w wielu dyskusjach, co na przykład tam, nie wiem, przedstawiciele na przykład ZAIKS-u mówią, że własność nie stoi w sprzeczności z wolnością, to prawo autorskie nigdy nie było systemem opartym o własność. To są złe słowa i złe pojęcia. Prawo autorskie to był zawsze kompromis między prawami twórców a prawami użytkowników. Ten kompromis bardzo różnie wyglądał, natomiast on wskutek jakby eksplozji trochę praw i praw ekonomicznych, czystego copyrightu, ale tak naprawdę w dużej mierze wskutek eksplozji rewolucji cyfrowej był ograniczany. Myśmy naszą obecną polską ustawę o prawie autorskim uchwalili, wprowadzili w życie w 1994 roku. Ona wtedy, proszę Państwa, przewidywała 20-letni okres ochrony dla dzieł autorskich od śmierci twórcy. W tej chwili mamy ile? 70, a jest planowane 90. I takich przykładów można by podawać Państwu coraz więcej, na przykład jak próbowano ograniczać pojęcie dozwolonego użytku, czy to przepisami, czy interpretacjami. W każdym razie na pewno zaczynamy żyć w świecie, gdzie te uprawnienia użytkowników są o wiele węższe niż były lat temu 20. Z jednej strony czysto ze względu na przepisy prawa, z drugiej strony czysto ze względu na technikę. Jeżeli prawo autorskie posługuje się takim pojęciem jak wyczerpanie się prawa, które w wielkim skrócie polega na tym, że możecie Państwo kupić dany nośnik z utworem i go odsprzedać, czyli nikt rozsądny nie będzie blokował Państwu od sprzedania książki, to w momencie, jak kupicie grę komputerową, którą połączycie sobie z kontem na Steamie, to już jej nie odsprzedacie. I tego typu ciśnienie wokół zabieranych tych praw gdzieś musiało uszło w Polsce w ACTA, natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na ustawy, o których się w Polsce mówiło, ale oczywiście nikt ich bliżej nie omawiał, zresztą ja też specjalnie blisko nie będę ich omawiał, natomiast one pokazują kapitalnie sposób myślenia. Wydaje mi się, że pokazują o wiele lepiej sposób myślenia, nazwijmy to ataku, jeżeli można użyć takie słowo, na prawa autorskie niż umowa ACTA. Chodzi o tą SOPę czy PIPę, to jest tak naprawdę prawie że ten sam dokument. Różnica się bierze, że była przed różnymi organami, jakby zaczął być procedowany. W wielkim skrócie ten dokument mówi tak. Jeżeli my, Stany Zjednoczone, główną wartością gospodarki Stanów Zjednoczonych jest własność intelektualna, szeroko rozumiana. Musimy tą własność intelektualną chronić. Na obszarze Stanów Zjednoczonych, jako tako nam to działa, mamy problem z tym, że poza Stanami Zjednoczonymi ona jest łamana. Co gorsza, może być taka sytuacja z punktu widzenia Ameryki, że w jakimś tamtym ośrodku pozaamerykańskim wszystko jest zgodne z prawem tego ośrodka pozaamerykańskiego, co nie zmienia faktu, że zdaniem Amerykanów narusza ich prawa autorskie. Łatwo sobie możemy wyobrazić, nie wiem, złośliwy Iran, swoją drogą fascynuje mnie, że nikt na to jeszcze nie wpadł z tych antyamerykańskich krajów, który stawia 100 serwerów, ładuje tam wszystko, co istnieje i mówi, no to teraz korzystajmy. I co wymyślili Amerykanie w tych projektach SOPy i PIPy? Oni wymyślili taki mechanizm, który mówi tak. Jeżeli właściciel praw autorskich zgłosi sytuację, że na serwerze poza Stanami Zjednoczonymi znajduje się jakaś własność intelektualna, która jego zdaniem znaczy łamanie własności intelektualnej, to wtedy bez wysłuchania drugiej strony będzie można, odciąć się go nie da,
niestety. W związku z czym co robimy? Odcinamy wszystkich amerykańskich, nazwijmy to, providerów od tej strony. Jednym słowem, coś takiego nie może zacząć się pojawiać w Google, nie może być obsługiwany przez PayPal, nie może wychodzić w żadnych wynikach innych rodzajów instrumentów, które istnieją. De facto, proszę Państwa, przestaje istnieć. Wyobrażamy sobie taką sytuację, że ze względu na bardzo, proszę Państwa, bardzo nieprecyzyjne w tej chwili zasady, co wolno, co nie wolno w tym prawie autorskim, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli któryś z Państwa sobie postawi dzisiaj wieczorem jakąś stronę internetową, na której sobie przerobi na przykład mój wykład i dorysuje mi wąsy, no to ja mógłbym w Stanach Zjednoczonych pójść i powiedzieć: o, ho, 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 naruszyli prawa do integralności mojego wykładu, proszę to natychmiast zdjąć. No i w tym momencie tak de facto Państwa strona znika z internetu. Znaczy, może będzie wyszukiwana w Polsce, ale de facto szans oddziaływania. Oczywiście to jest o wiele większy problem, zwłaszcza wskutek pewnych nieprecyzyjnych uregulowań, ponieważ SOPA i PIPA nie dotyczy tylko państwa, tylko dotyczyła w dużej mierze także podmiotów, które coś takiego umożliwiają, na co oczywiście się obudziły wszyscy Facebooki, Google, inni Dropboxy, które powiedziały, co znaczy umożliwiamy. To, że u nas umieszczono coś takiego, to możecie nam zająć Facebooka. No i szczera odpowiedź była taka, no, że w sumie chyba można by coś takiego sobie pomyśleć, że na przykład podróbka na Allegro odcina Allegro od tego typu, od tego usług. Zrobiła się afera potężna. Skutek afery jest taki, że póki co stwierdzili, że używając polskiego słownictwa, nie będziemy tego ratyfikować, czyli gdzieś tam sobie przepadło na, w procesie ustawodawczym Stanów Zjednoczonych. Natomiast z drugiej strony jednocześnie, to tak się troszeczkę przez przypadek zeszło, pojawiła się kwestia umowy międzynarodowej, czyli ACTA, czyli czegoś, co nas dotyczy teoretycznie bardziej bezpośrednio, no bo to my mamy być stroną tej umowy, podejrzewam, że kolega za chwilę o tym opowie. Natomiast z drugiej strony, no ACTA czy SOPA wbrew pozorom mogła mieć dla nas większe znaczenie praktyczne niż ACTA, bo wydaje się, że ACTA będzie miało znaczenie jednak takie bardziej, bym powiedział, wyzwalacza pewnego buntu, niż to, żeby ono coś radykalnie rzeczywiście w sytuacji prawnej państwa czy też mojej zmieniło. I tyle tytułem wstępu sopowsko-pipowskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no, niewątpliwie zostałem tutaj postawiony przed wyjątkowo trudnym zadaniem, to znaczy mam ocenić relacje pomiędzy polskim ustawodawstwem a umową handlową ACTA. No niewątpliwie, jak spojrzałem się po raz pierwszy na tą umowę, ta umowa zawiera 50 stron i w ciągu 5 minut trudno mi będzie się jakby ustosunkować do całości zagadnień, które są regulowane, w szczególności, że umowa ta reguluje takie zagadnienia jak prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, jak i też szeroko pojęte prawo do prywatności. Jednakże proszę pamiętać o tym, że proces integracji Polski z Unią Europejską miał ten skutek dotyczący prawa własności intelektualnej, że my przyjęliśmy, właściwie implementowaliśmy większość dyrektyw, które to dyrektywy mniej więcej pokrywają się z tym, co jest w umowie handlowej ACTA. W związku z powyższym, co zresztą wynika także z uzasadnienia wniosku o udzielenie zgody na podpisanie umowy handlowej dotyczącej zwalczania towarami podrobionymi, prawda, itd., tak jak ta umowa się nazywa, to jest to właściwie chyba to uzasadnienie wniosku, formalne uzasadnienie wniosku ministra, jest właściwie chyba jedynym dokumentem, który porównuje wpływ ACTA na polskie ustawodawstwo. W tym dokumencie jednoznacznie jest stwierdzone, że ACTA w założeniu swoim nie powinna radykalnie zmienić polskiego ustawodawstwa. Natomiast jakie ja miałbym zastrzeżenia do tej umowy handlowej? Nie wiem, czy pan mecenas tutaj się ze mną zgodzi, natomiast jeżeli każdy prawnik, który weźmie umowę handlową ACTA i zacznie ją czytać, kompletnie nie wie, o co w niej chodzi. Ja nie jestem w stanie logicznie prześledzić tak naprawdę zamierzeń stron, które przystępują do tej umowy. Oczywiście można powiedzieć, że umowa międzynarodowa charakteryzuje się tym, że musi być na pewnym stopniu ogólności. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że od końca XIX wieku został wypracowany pewien język umów, pewien język, który
jest stosowany w umowach międzynarodowych, który to jest językiem mniej lub więcej spójnym. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład konwencję, przepraszam, konwencję o ochronie praw autorskich z końca XIX wieku, chodzi mi o konwencję berneńską, jeżeli weźmiemy sobie układ TRIPIS, czyli jeżeli weźmiemy sobie jakieś inne dyrektywy Unii Europejskiej, to oczywiście one w swoich pojęciach różnią się troszeczkę, natomiast logiczny sens zawartości takich aktów prawa międzynarodowego czy też prawa europejskiego, każdy prawnik trudniący się prawem własności intelektualnej może spokojnie odczytać. Nie wiem, reasumując powyższe i tytułem oczywiście wstępu, mam nadzieję, że będziemy to rozwijać. Jeżeli, jak czytam tą umowę międzynarodową ACTA, mam wrażenie, że ona oczywiście w polskim tłumaczeniu jest no, pewną taką fantazją filologa, który starał się literalnie przetłumaczyć tą umowę, nie oddając tak naprawdę jej sensu instytucjonalnego. W związku z powyższym wydaje mi się, że w pewnym zakresie to także wpłynęło na pewne takie nastroje społeczne, to znaczy wynika to z tego, że ludzie po prostu nie rozumieją tego aktu, podobnie zresztą jak ja. Więc tyle, proszę Państwa, tytułem wstępu. Oczywiście mam nadzieję, Panie Cenzie, że tą myśl po stronie prawniczej będziemy jeszcze tutaj rozwijać. Serdecznie dziękuję. Ja za chwilę poproszę panią Katarzynę Szymielewicz, żeby powiedziała, co się właściwie wydarzyło u nas. Dlaczego ta jedna z tysięcy umów zapewne nagle tak zabolała? I jak to przebiegało? Pani jest w samym ogniu zdarzeń. Myślę, że jest pani najlepiej z nas wszystkich poinformowana. Może tytułem wstępu i autopromocji powiem, że Panoptyką interesuje się o wiele szerszą tematyką niż ACTA i że na przykład retencja danych była dla nas flagowym tematem przez 2 lata, więc gdybyście chcieli na ten temat wejść, to ja chętnie poopowiadam. Ale wracając do ACTA, myślę, że mam poczucie, że bardzo wiele Państwo wiecie, tak, że tyle jest w mediach, tyle było pisane i mówione, że wręcz czuję się niezręcznie, próbując jakoś to reasumować czy reprodukować, bo na pewno nie zrobię tego lepiej niż już Wy zrobiliście sami na podstawie prasy. To, co chciałabym zaproponować, to umieszczenie tej afery ACTA w 2 kontekstach. Z jednej strony, skąd się wzięła ta inicjatywa politycznie, skąd przyszedł pomysł i dlaczego moim zdaniem on jest tak ważny, co da odpowiedź, dlaczego my się tym zajęliśmy, a z drugiej strony w kontekście społecznym, dlaczego uważam, że ludzie na ulicy się tym zajęli, bo to są różne motywacje. I w tym sposobem odniosę się też do tego, co powiedział Marcin Maruta na początku. I podeprę się Edwinem Bendykiem, który pisze o wojnie światów w kontekście ACTA i o wojnie domowej. Polecam jego teksty, bo uważam, że najlepiej on analizuje to, co się dzieje. Więc po kolei, rzeczywiście ACTA jest takim symptomem, czy bardzo wyraźnym przykładem pewnej wojny światów, w której chodzi o to, że z jednej strony mamy świat cyfrowy, który zaczął, i teraz mówię globalnie, tak? Nie mówię o Polsce, mówię o tym, że w ogóle mamy nowe technologie, które przyspieszyły różne procesy i ułatwiły różne zachowania. Konkretnie ułatwiły komunikację, wymianę, dzielenie się, ułatwiły produkcję i reprodukcję dóbr, a więc stworzyły gigantyczny rynek dla tego, co zwolennicy ACTA nazywają piractwem, a przeciwnicy nazywają no, dzieleniem się, tworzeniem, remiksem i innymi formami aktywności ludzkiej. Nie byłoby tego problemu bez internetu i dlatego uważam, że nie można na ACTA patrzeć jak na coś oderwanego. To jest ewidentnie inicjatywa polityczna, która odpowiada na głębszy problem, jakim jest co w ogóle zrobić ze światem cyfrowym, w którym ludzie mogą więcej, mogą szybciej, mogą łatwiej i niekoniecznie władza państwowa albo władza korporacji, które się przyzwyczaiły do pewnej władzy ekonomicznej, reaguje na to pozytywnie. Więc jest ta kwestia wymykających się obywateli, którzy robią rzeczy na granicy prawa, poza prawem, wbrew prawu, będąc przeświadczeni, że robią dobrze, gdzie władza państwowa czuje się bezradna, a z drugiej strony kwestie ekonomiczne, o których właśnie powiedział Marcin, że ktoś traci. Konkretne korporacje, konkretni pośrednicy, Hollywood przysłowiowy i korporacje medialne, tracą konkretne pieniądze na tym, że łatwo można przechwytywać produkowane przez nich dobra, kopiować je nielegalnie i rozpowszechniać. Bendyk tutaj podaje, że rynek na świecie, piracki rynek sięga co do wartości 700
675 miliardów dolarów, tak? Pytanie oczywiście, jak się to szacuje, bo tu jest wielka polemika. Niektórzy mówią o straconych zyskach, licząc każdy utwór, ile on kosztuje na rynku, mówiąc, tego my nie zarobiliśmy, bo ktoś to spiracił. A ja na przykład mówię, no halo, halo, kto kiedykolwiek powiedział, że to by zeszło na rynku, że ten produkt by był kupiony. Więc to jest taka dyskusja wokół pewnej bańki mydlanej, którą trudno przekuć, bo jedni dają jakieś liczby wyssane ze swoich sprawozdań, inni z nimi polemizują, ale kluczowe jest, żeby zrozumieć, że są tu konkretne interesy ekonomiczne, które no, generują różne inicjatywy, różne, nie tylko ACTA. I tutaj wchodzę w to, dlaczego my się tym zajęliśmy, ponieważ inicjatyw zmierzających do tego, żeby kontrolować to, co ludzie robią w sieci, czym się dzielą, jak się komunikują, co robią, mamy bardzo wiele. I Unia Europejska pełni tutaj rolę, jak my to często mówimy, ambiwalentną, bo z jednej strony ma te prawa obywatelskie na sztandarze i mówi o wolności przepływu, o swobodach itd., itd. Z drugiej strony, w naszym odczuciu, mówię, jak mówimy, to raczej mówię panoptykon, nikt więcej, więc zastrzegam, reprezentuje interesy konkretnych lobby. I od dość dawna my obserwujemy z niepokojem, przynajmniej od 2 lat, od kiedy działamy, różne inicjatywy, które zmierzają do przekręcenia śruby w postaci ostrzejszej regulacji internetu. Kluczowy punkt, jaki tutaj chcę podkreślić, bo wszystkiego oczywiście nie opowiem, to jest wykład na pół dnia sam w sobie, jest regulacja pośredników. Czyli w jaki sposób Unia Europejska, a potem Polska, czy USA, czy inne kraje, jaką mają koncepcję obciążania odpowiedzialnością pośredników, czyli firm, dzięki którym normalny, przeciętny użytkownik może się komunikować z innymi i działać w sieci, bo większość z Państwa, zakładam, nie korzysta z sieci peer-to-peer do komunikacji, może użycie torrentów, nie wnikam, ale zakładam, że nie korzystacie z tego, że im to pewnie zostawię koledzy do wyjaśnienia szczegółowo, bo ja nie jestem kompetentna technicznie, nie wykorzystujecie sieci do komunikacji bezpośredniej, tylko korzystacie z chmury albo innych rozwiązań komercyjnych, poczty elektronicznej, wyszukiwarek, przeglądarek, portali społecznościowych, komunikatorów różnej maści, które ułatwiają tą komunikację, prawda? Więc wasze komunikaty w sieci przechodzą przez czyjeś ręce. I kluczowe jest to, jak te ręce będą uregulowane. Czy Google'owi, Facebook'owi, naszej klasie, Onetowi nałoży się obowiązki policyjne na przykład, żeby was kontrolowali, czy powie się, firma nie ma odpowiedzialności żadnej za to, co robią ludzie, którzy korzystają z jej usług, prawda? Możemy ścigać tylko użytkownika. I ten ogólny trend regulacyjny, gdzie Unia Europejska, Stany Zjednoczone bardzo by chciały pośredników obarczyć odpowiedzialnością, jest widoczny w ACTA. Pierwsze wersje ACTA, bo ACTA, przechodząc na chwilę do tej umowy, te negocjacje mają wiele lat. My o nich wiemy od niedawna, ja od 2 lat, Państwo być może od 2 tygodni, a umowa negocjowana jest od połowy lat 90. I pierwsze zapisy, jeszcze kiedy ona była tajnie negocjowana, były o wiele bardziej radykalne. I były tam pomysły takie, jak właśnie nałożenie obowiązku na tych pośredników, żeby oni tą sieć monitorowali i donosili, mówiąc wprost, na swoich klientów. Ponieważ umowa ACTA jeszcze w swojej fazie tajnej była bardzo kontrowersyjna i aktywiści światowi, europejscy, my w Polsce wiedzieliśmy, że coś się niedobrego dzieje, ona wyciekała, głównie dzięki Wikileaks, i były takie konsultacje, czyli politycy badali nastroje. To nie było tak głośno w Polsce, ale na świecie były dość głośne momenty spiętrzenia uwagi wokół ACTA. I ja myślę osobiście, że w wyniku tych już wtedy widocznych protestów była ona łagodzona w pewnych momentach. Zniknęło odcinanie od sieci, zniknął to właśnie monitoring obowiązkowy, ale wciąż zostało wiele rzeczy. Tak jak powiedzieli już panowie prawnicy, no czytanie, jak się ten dokument czyta, nie widać w nim strasznie radykalnych pomysłów, bardzo niepokojących zapisów, ale on działa w kontekście. Znowu wracam do tego, co powiedział Marcin. To jest bardzo niejasne prawo, bardzo szara strefa, sfera prawa, w której użytkownik nie wie, co mu wolno, co nie wolno. I kiedy na to nakładamy, ja mówię często o taką nakładce, która wchodzi na istniejące prawo i zaostrza jego egzekwowanie, tak? Daje silniejsze narzędzie egzekucji tego, co jest niejasne i kontrowersyjne już dzisiaj. Prawa nie zmienia, prawa materialnego, ale proceduralnie i co do stosowania może zmieniać wiele. I myślę, że ten element dla nas, dla panoptykonu, był kluczowy, że pojawia się narzędzie, którego filozofią jest zamrażanie tego, co jest dzisiaj, nie reformowanie i nie zadawanie pytań o sens tego prawa, ale mówienie chcemy mocniej, chcemy szybciej, chcemy bardziej radykalnie egzekwować. I kluczowa rzecz, środki, jakie przewiduje, są nieproporcjonalne do celów. Bo co jest celem? Od tego zaczęłam i do tego teraz nawiążę. Ekonomiczna ochrona ekonomicznych interesów pewnej grupy firm, tak? Nie wszystkich przecież, tylko konkretnego sektoru przemysłowego.
I jakie są koszty? No, koszty są po stronie praw podstawowych, prawa do prywatności, bo mowa tam o ujawnieniu danych użytkowników, prawa do uczciwego procesu, bo mówimy o różnego typu środkach tymczasowych, konfiskatach, środkach, które mają być prewencyjne, a więc zanim jeszcze stosowane, zanim jeszcze sąd się wypowie co do tej kwestii. To są szczegóły, w które ciężko mi w tym prowadzeniu wchodzić, pewnie już jest, mówię za długo. Więc tylko sobie, dlaczego pan optyką się tym zajął, że z jednej strony jest to idealny przejaw tego trendu, który nas niepokoi, że mamy tworzyć prywatną policję w internecie i przykręcać śrubę regulacyjną dla internetu, bo politycy się go boją i niektóre firmy się go boją, a z drugiej strony są te ważne prawa użytkowników, którzy w sieci nie tylko kupują, nie tylko konsumują, ale żyją, prawda? Komunikują się politycznie, gromadzą się, mają dostęp do informacji również o tym, jak działa państwo. Więc sieć już dzisiaj nie jest komercyjna. Sieć jest jak społeczeństwo. I jeżeli chcemy ją regulować, jeżeli chcemy wprowadzać nowe formy policji w tej sieci, no to ważymy zupełnie inne interesy. Nie komercyjne kontra komercyjne, ale komercyjne kontra społeczne. I to jest ta istota, o którą nam tylko nowi chodzi. Ostatnia myśl, dlaczego ja uważam, że to, co się stało, tak bardzo poruszyło tłumy. Myślę, że nie chodzi o akta. Znaczy, ludzie naprawdę nie wyszli na ulicę z powodu tej umowy. Trochę podpieram się moim doświadczeniem, ponieważ my jako fundacja zwołaliśmy dość szybko kongres wolnego, improwizowany kongres wolnego internetu w Warszawie, żeby spotkać aktywistów, którzy brali udział w protestach, bo bardzo chcieliśmy ich poznać i właśnie ich zapytać o to, dlaczego oni gromadzą się, dlaczego protestują, dlaczego ta inicjatywa tak wypaliła. No i mój obraz jest taki, że z jednej strony to są ludzie, którzy już rozumieją właśnie, że stawka, jaką jest wolny internet, jest o wiele wyższa niż to, czy ja mogę ściągnąć plik albo ściągnąć film wideo dla rozrywki, że właśnie idzie walka o wolne społeczeństwo, o to, jak się komunikujemy w ogóle. A z drugiej strony, i tutaj odwołam się do Bendyka, który to właśnie napisał, mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie młodzi ludzie w naszym kraju ogólnie czują się dość wykluczeni z polityki, która się nimi nie zajmuje, z rynku pracy, z różnego typu, to nie jest państwo socjalne, które się o nich troszczy, wręcz przeciwnie. I oni to odpuszczają, mówią, w porządku, Polska, słaby kraj, mamy przyzwyczajenie, jesteśmy, że jest trudno i jest ciężko, ale internet jest nasz. I jeżeli ktoś wchodzi w ten ostatni bastion, w którym ten młody człowiek jest wolny i może swoją tożsamość budować w sposób wolny, może się komunikować tak, jak chce, jeżeli nawet tutaj wchodzi mu to wrogie i w jego odczuciu często głupie państwo, no to on się buntuje. I że to jest to odebranie ludziom już sfrustrowanym ostatniego bastionu ich wolności i swobody wyrazu i stąd były takie, a nie inne ruchy społeczne. Dziękuję. Ja dziękuję. Chciałem zapytać pana Bartkowiaka za moment, o taką oto rzecz. W głosach protestu, które się rozległy w Ameryce, przebija się nurt, jakby to powiedzieć, nieufności wobec intencji tych, którzy chcą te regulacje narzucić. Mianowicie zachodzi podstawowe pytanie, czy tego rodzaju regulacje w ogóle dadzą się przeprowadzić praktycznie? To znaczy, czy internet w ogóle da się w ten radykalny sposób skontrolować? Odpowiem pytaniem na pytanie. Czy da się wyłączyć internet? Jak państwo sądzicie? Czy to jest do przeprowadzenia w obecnym czasie, tak? Przy tym rozwoju, poziomie usług, przy tym jakby no, życiu, które już w internecie się toczy? Każdy kraj ma jakiś kill switch, więc na poziomie kraju się da, ale jak długo potrwa stan takiego blackoutu, czy ktoś uruchomi generator alternatywny. Znaczy myślę, że sieci alternatywne są już tak silne. Ja śledzę trochę z zainteresowaniem budowanie się alternatywnej sieci DNS, więc wiem, że są różne inicjatywy, które zmierzają do stworzenia autonomicznej sieci niezależnej od Amerykanów, bo nie wiem, czy to jest oczywiste, że Amerykanie mają duży wpływ na ICANN i inne struktury rządzące siecią. Więc wydaje mi się, że za parę lat już będzie bardzo trudno, ale dzisiaj nie wiem, na pewno da się nieźle namączyć. No, a kto ma umowę na domenę, kto trzyma? No, ale domena to nie wszystko. No wiem, że nie wszystko, oczywiście, no są inne protokoły komunikacyjne, tak, ale... Właśnie, specjalnie zadałem to pytanie, bo myślę, że wyłączenie internetu to trochę tak jak zakręcenie wody w kranie. Pytanie, jak odcięcie od tak podstawowych rzeczy, od tej chwili właściwie internet to jest jak dostęp do powietrza, tak? Jeśli zabrać dostęp do tak ważnego zasobu, to myślę,
myślę, że no, bunt byłby natychmiastowy, dużo większy niż w przypadku AI. Znaczy, że tutaj akurat tutaj to pan pewnie by najlepiej nam opowiedział, że internet zaczyna być coraz częściej uważany za normalny human right, prawa człowieka. Że, tak, że to nie jest tak, że prawa człowieka, bo mamy ileś stopni w tym, nie? Że prawa człowieka to nie jest tylko prawo tam do wolności, braku tortur i tak dalej, ale prawem człowieka jest też tak naprawdę prawo do życia w czystym środowisku i prawo do internetu. Proszę sobie zauważyć, że dzisiaj oczywiście, patrząc z punktu widzenia wspomnianej SOPy, nie? Wyłączenie Allegro to jest śmierć Allegro. Nie? Oni umierają. To jest tak, jakby w XIX wieku czy w XX komuś w fabryce włączyć prąd. Po sprawie, nie? Eliminujemy podmiot z rynku, więc wydaje się, że technicznie być może dałoby się internet wyłączyć, jakby z punktu widzenia wpływu na życie, i to każde, społeczne, ekonomiczne i tak dalej, no to równie dobrze możemy rozważać dokładnie wyłączenie prądu komuś. Mhm. Co drogą ostatnio będąc w hotelu, to był jakiś taki, wiecie Państwo, biznesowy hotel pięciogwiazdkowy, gdzie się zapłaci po $20 za każdą dobę używania internetu. Więc tam stoi grzecznie, płaca, koło mnie jakiś Amerykanin właśnie się awanturował, że nie. To jest jego prawo jako obywatela amerykańskiego, tak jak ma prawo do darmowego, znaczy darmowego w cenie prądu. I on nie zapłaci ani grosza więcej za to, że ma internet w pokoju, bo to jest oczywiste, tak jak ma wodę, tak ma prąd, tak samo ma internet i odmawia. I wydaje się, że rzeczywiście internet czymś takim dla nas się stał. To już jest składnik naszego życia. A nie usługa dodana, za którą sobie tam dopłacimy, to mamy, jak nie, to też fajnie. Ja teraz to kończę. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, tak na marginesie, prawo do internetu jako prawo człowieka. Oczywiście to jest pewnym przymrużeniem oka, ale chciałbym także zwrócić uwagę na to, że Amerykanie w pewnym momencie wywodzili, iż prawo własności intelektualnej również jest elementem praw człowieka, więc jakby to działa, prawda, w dwie strony. Tak. Dyskurs jest zmieniany w dwie strony. Dlatego postawiłem to pytanie, bo no właściwie, żeby skontrolować internet, to trzeba byłoby go wyłączyć. I w zasadzie mógłbym na tym zakończyć. A no, takim prostym dowodem na to jest, jak biorę udział w tej chwili w takim dużym projekcie unijnym, w ramach którego przy okazji powstaje narzędzie, które pozwala się użytkownikom komunikować bez tych właśnie centralnych serwerów. Czyli w zasadzie, jeśli akto miałoby związać, tak jak pani mówiła, ręce pośrednikom, no to jesteśmy w stanie ich ominąć. Oni nie są już potrzebni. Oczywiście, ale to wymaga, bo ja nawet ale ja nawet na kongresie, na którym był pan profesor i stąd mnie skaptował, robiłam prezentację na temat akta, taką szerszy kontekst i cytowałam mojego guru Ebena Moglena, który zrobił 2 lata temu prawie równy wykład, tłumaczący ludziom, że są tacy głupi, bo to sami oni oddają władzę pośrednika, przecież mogą, i dzisiaj mogą, i wczoraj mogli, komunikować się bezpośrednio. To już dzisiaj jest możliwe, tylko kto ma kompetencję techniczną? Tak, możemy zrobić test na naszej publiczności. Ile osób jest w stanie skomunikować się z kolegą, koleżanką przez internet, pomijając Google dzisiaj? Bo nikt z tego w szkołach nie uczy. Ja jestem pewna, że pan może i ciekawa jestem, czy ten projekt, o którym pan mówi, ma właśnie stworzyć jakieś łatwe narzędzie, które nie wymaga programistycznych umiejętności, po to, żeby używać sieci na zasadzie peer-to-peer. Ten projekt pozwala korzystać z peer-to-peer tak, jak się skorzystało obecnie z Google. Z tą samą łatwością. No to rewelacja. I on już jest bardzo zaawansowany. Co więcej, finansowany, i to jest znowu ta z jednej strony Unia chce blokować, a z drugiej strony daje pieniądze na projekt, który ma internet wyzwolić. No, mamy podwoić gospodarkę internetową do 2015 roku, jak kazała nam Unia, no to też zgodnie i kres daje podwaja, dobrze, że... Poza tym wprowadzamy reformę szkolnictwa wyższego, której podstawowym założeniem jest swobodny dostęp do wiedzy przez internet. Szkoła ma uczyć kompetencji posługiwania się tą wiedzą, natomiast wiedza ma być brana skądinąd, więc skąd? Tylko z internetu. Ja się bardzo cieszę z tej konkluzji. Proszę Państwa, chcę Was potraktować jako pełnoprawnego panelista. Jeśli oczywiście macie ochotę, bardzo proszę. Na razie Państwo mówicie tylko o aspekcie internetu, a moim zdaniem też akta i te umowy amerykańskie nie dotyczą tylko internautów, tylko mogą też dotyczyć takich czy jak prawo własności przemysłowej, czyli jakieś patenty na leki chociażby, które mogą nawet szczerze mówiąc, no właśnie, czyli 100% praktycznie społeczeństwa, bo internet to jednak nie jest 100%. Jeszcze nie. No jeszcze nie. Znaczy to się w ogóle, no, tak jak koleżanka mówiła, nie? No tutaj jakby ruch społeczny, eksplozja została wywołana pewną, ja się zgadzam z tą diagnozą, pewną niezgodą na zabranie internetu. To jest to, co ludzi ruszyło i wyprowadziło ich na ulicę, nie? Taki ostatni bastion wolności, ręce precz, nasze imię, legion i tak dalej.
Natomiast oczywiście akta ściśle rzecz biorąc, ona jest głównie na, to jest ciężko powiedzieć, ale jakby w swojej istocie konstrukcji ona rzeczywiście jest głównie zrobiona na handel podrobionymi towarami, na naruszanie patentów i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście prawda, więc ona, jak mówiłem, no jeżeli ktoś z Państwa handluje na Allegro i jak mówię, wymyśliłby taki pomysł, żeby z Chin wprowadzać sobie podróbki, no to jego to dotknie, nawet bez Allegro, no może sprzedawać je na giełdzie, no to jego też oczywiście to dotknie. Tak, to nie jest internetowy akt, w odróżnieniu od SOP i PIP-y, która jednak miała zdecydowanie silniejszy nacisk na internetowe rozwiązanie. Tak, mogę? Proszę Państwa, jeszcze wokół, jeżeli chodzi o tą awanturę wokół aktu, proszę pamiętać o tym, że jak śledzę tak naprawdę wszystkie doniesienia prasowe, być może czasami mniej pobieżnie, czasami bardziej wnikliwie, bardziej pobieżnie, czasami bardziej wnikliwie, to proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W ogóle jeżeli chodzi o system prawny, to trzeba pamiętać o tym, że prawo zawsze, zawsze jest spóźnionym refleksem rzeczywistości. To znaczy, oczywiście, jeżeli spojrzymy się na każdą regulację, to najpierw mamy pewne zjawiska społeczne, natomiast później prawo zaczyna być dostosowywane do określonych zjawisk społecznych. I być może z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku akty. Być może to jest ten moment, nie wiem, przelania się kropli, w którym zacznie się poważna dyskusja na temat systemu prawnego dotyczącej przestrzeni cyfrowej. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że zgodnie tak naprawdę, jeżeli się spojrzymy na system prawa ochrony własności intelektualnej, ja tutaj mówię w szczególności, jeżeli chodzi o prawa autorskie, to nigdy tak wielu nie naruszało praw tak wielu. Znaczy dochodzimy do pewnej jakby, nie, właśnie tak wielu, tak? Znaczy jest tyle właścicieli autorskich praw i tak wielu korzystających z tego, że no, nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką... Wszyscy są ochronieni z tych, które są naruszane, tak? Bo nie chodzi o łączówku za X-u, czy jednak, no tu jest ten kłopot, że twórcą jest każdy z nas prawdopodobnie dzisiaj w sieci, ale nie każdy jest tak chroniony jak ta. Jak człowiek za X-u? Jak ci, tak, jak ta no, niewielka. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie trzeba być członkiem za X-u, żeby być chroniony przez za X, wynika to z domniemania prawa autorskiego. Więc są to oczywiście pewne niuanse. Czasami za X, zresztą ja chciałem tutaj nawiązać do też licencji CC, czyli Creative Commons, bo tutaj pan profesor powiedział o Lessigu, prawda, który to tak naprawdę od końca lat 90. prowadzi badania nad funkcjonowaniem nowych licencji dla środowiska cyfrowego i to jest to, co pani powiedziała o remiksie, prawda, i tej kultury remiksu. I właściwie to jest tak naprawdę, no może nie jedyny, ale taki najbardziej znaczący głos w dyskusji, jak zmieniać prawo, aby ono było dostosowane do dzisiejszej rzeczywistości. Jeżeli spojrzymy się, i tutaj znowu nawiązuję do protestów wokół akta, to proszę zwrócić uwagę, że mało bardzo jest, albo ja przynajmniej nie zauważyłem, propozycji, jak zmodyfikować. To znaczy nawet osoby, które zajmują się prawem własności intelektualnej, nie mają pomysłu na to, jak wynagradzać twórców. I to jest główny problem dotyczący praw własności intelektualnej w dniu dzisiejszym. Czyli mogę polemiczny głos? Okej, dobra. To ja tylko bo do tego ciebie też mam ale w ogóle czy wynagradzać twórców? Bo tak, to jest, tak. Znaczy, po kolei, akta rzeczywiście jest umową dość prymitywną, tak się o niej mówi. Ona jest, nie bez powodu przywołałam tą datę, tak? Połowa lat 90. to jest ten koncept. Znaczy to nie jest najnowszy wyraz najnowszego myślenia o internecie i o egzekwowaniu prawa. Więc ewidentnie jest to umowa oparta na starych schematach myślenia i o prawie autorskim, i o jego egzekwowaniu, i w ogóle o kontroli nad siecią. Trochę dowodem tego, co było o podróbkach. Rzeczywiście wielu polityków dzisiaj żałuje, że wpakowano ten cholerny internet, ten rozdział 5 do akta, bo ta umowa by przeszła już w cuglach. W Unii Europejskiej jest ogromna większość w parlamencie, która jest za tym, żeby walczyć z podróbkami i mają teraz kompletny klops. Ja wiem, bo dużo z nimi rozmawiam, bo tam dużo ostatnio jeżdżę, bo kurczę, no fatalnie się złożyło, fatalnie, bo my tak nie chcą tych podróbek i tak nie możemy tego akta teraz przełknąć, bo ludzie się wkurzą. Przez jeden rozdział, ale to dygresja. Jeśli chodzi o to, co Pan mówi, te propozycje, one są od, myślę, co najmniej 10 lat, a od 5 lat mamy bardzo aktywne, na przykład polecam Państwu Free Culture Forum, taka
forum, no to jest ruch, tak? Ruch, który się gromadzi w Barcelonie co roku w październiku. Już dwa razy się spotkali, jest karta praw internetu pod kątem właśnie nowego myślenia o własności intelektualnej. Drugie spotkanie rok temu było poświęcone modelom właśnie alternatywnym, jak inaczej wynagradzać, jak inaczej dzielić zyski. Jest mnóstwo inicjatyw, które mówią o tym, jak inaczej dystrybuować w sieci dzieła, żeby ten zysk był rozproszony i szedł od razu do twórców. No są te pomysły. A dlaczego ich słuchać w Polsce? No bo dyskusja o akcji trwa dwa tygodnie. Znaczy nie da się w takiej burze medialnej, która była i tak na jakąś hiperpowodzią argumentów, jeszcze zrobić poważne debaty o alternatywach. Myślę, że teraz mamy szansę ją zacząć. I nasz rząd bardzo głośno mówi, że jest gotowy. SN nawet powiedział, że dał. Jakoś tak, prawda, no. nie wiem jaką, popróbowałem się dowiedzieć, co on dał, to na razie powiedział, że dał, ale no zobaczymy. Wszyscy chcą, ruch Palikota już jest gotowy, już Kali, już będzie tak. Naprawdę... To cudownie, bo do tej pory świat sobie nijak z tym nie radzi, więc doskonale, tak. Że będziemy tu pionierem i sobie poradzimy z tym problemem jako pierwsi na świecie.